Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku po raz czwarty rozgrywamy mecze pomiędzy Topsem a Panini. Tym razem wybrałem zespół Manchesteru City. Po 6 saszetek, tak jak zawsze na zmianę otwieramy i szukamy właśnie tego klubu. Jak na razie prowadzi Panini 3-0. Wszystkie dotychczasowe pojedynki z Realem, Barceloną i Paris Saint-Germain wygrało właśnie Panini. Tak więc zobaczymy, jak będzie tym razem. No i tutaj w tej pierwszej saszetce nie ma nic z Manchesteru City. Może tym razem Tops wygra. Liverpool, Bayern, Valencia, Lille, Real i Liverpool. Na razie bez punktu. Patrzcie, jest rarka znowu. No pięknie. Tutaj nie ma Manchesteru. Barcelona. I Van Dijk. Wpada rarka z Van Dijkiem. No coś nie mam szczęścia do Neuera. Jeszcze go ani razu nie trafiłem. Chyba każdą pozostałą udało się trafić, ale Neuera jeszcze ani razu. No i lecimy teraz z saszetką Stopsa. Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Lipsk, Genk, Juventus i Barcelona. Lyon, Inter, Ajax. Jest, mamy pierwszą kartę. Laporte na bazówce. Więc znowu prowadzenie dla FIFA i dla Panini. Czy Tops w końcu zdobędzie punkcik z tych pojedynków? Zaraz zobaczymy. Jest pierwsza karta, popatrzcie. Kevin De Bruyne. Mamy 1-1. Tutaj Pro Performer jest. Ale to wszystko. Nie ma więcej kart Manchesteru City, więc mamy remis 1-1. Trzy saszetki do końca z każdej strony. I patrzcie, co się dzieje. Dwie karty wpadły z Manchesteru City. Rodri, Impact Signing i Aguero bazówka. 3-1 w tym momencie. Czy Tops odpowie w tej saszetce? Paris Saint-Germain, Atalanta, Galatasaray, Salzburg, Chelsea i Valencia. Chelsea, Barcelona, Juventus, Bayern, Juventus i Inter. Tottenham, Lipsk, Benfica, Lille, Juventus i Real. No coś czuję, że znowu będzie zwycięstwo Panini. Atletico, Chelsea, Bayern, Real. No i tutaj nic więcej nie ma, więc Manchester City tutaj kończy z 3 punktami. Zobaczymy jeszcze, co wpadnie z Topsa. Liverpool, Bayern, Benfica, Zenit, Atletico i Paris Saint-Germain. Tak więc, moi kochani, czwarte zwycięstwo FIFA 365 2020 od Panini. Znowu zwycięstwo. No ciężko z Topsem coś. Jak widzicie, bardzo mało kart wpada. Nie wiem, czy to jest taki dobór po prostu saszetek, że akurat pechowo trafiają się te karty, które wybieram kluby, bo na przykład dzisiaj z Paris Saint-Germain dużo wpadło kart. W każdym bądź razie czwarte zwycięstwo FIFA. Ja się cieszę na kolejną rarkę. Tym razem Van Dijk. No i co?
To wszystko dzisiaj na odcinku. Żegnam się z Wami i do usłyszenia i zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam!